A mi dzisiaj udało wam się nie tylko wygrać, ale również przełamać tą złą pasę bez zwycięstwa na wyjeździe. Także dużo powodów do radości. No zgadza się, 3 punkty cieszą też na trudnym terenie. Cieszymy się bardzo z 3 punktów. No i skupiamy się teraz na meczu derbowym Zawiu. Myślisz, że ta presja powoli z was schodzi po tych ostatnich 2 wygranych? Nie no, wiedzieliśmy, że potrafimy grać w piłkę, tylko może w tej trzeciej lidze czasami trzeba też dużo walczyć, dużo walki włożyć do tego grania naszego piłką. No jeżeli to się połączy, no to mamy efekty tak jak dzisiaj, 3-0. Ty czujesz zwyżkę formy? Tydzień temu już było dobre spotkanie, dzisiaj bramka i asysta. Dobrze, dobrze mi się gra, czy to na boku, czy w środku, jak pod koniec meczu. Dobrze się czuję fizycznie, także no, cieszę się bardzo, zadowolony jestem, że najważniejsze, że wygraliśmy. Dzisiaj mecz rozgrywany o wyjątkowo wczesnej porze, musieliście się zerwać o świcie. No zgadza się, pobudka była 5:30, akurat ja wstałem, 6:30 mieliśmy wyjazd. No, nic nie poradzimy, taki urok tego meczu, że 11 na wyjeździe, no trzeba wstać i wygrać. Cieszymy się tym bardziej, że wygraliśmy na ciężkim terenie, trzeba było właśnie rano wstać, wygrane, teraz można śmiało wracać do domu. Za tydzień derby, bardzo prestiżowy mecz, nie tylko dla was, ale chyba przede wszystkim dla kibiców. Czego możemy się spodziewać? No wiadomo, jak to derby. No my chcemy wygrać mecz, 3 punkty zdobyć, a czego się możemy spodziewać? No na pewno przyjdzie dużo kibiców. No i mam nadzieję, że będzie fajne spotkanie i Motor wygra, 3 punkty zostaną w Lublinie. Okej, dzięki.